Witam was, ja jestem Eriko, a ogląda się Zagrajmy w Counter-Strike Global Offensive. Odcinek już 9 z trybu turniejowego. Trochę po tyłku dostawaliśmy, jednak wygląda na to, że się odwraca na naszą korzyść. Trochę za późno na mapie. Nuke po stronie antyterrorystów teraz jesteśmy. Zmieni ostatnio na tej mapie, no w sumie nie tak ostatnio, oświetlenie, jeżeli chodzi o tam bombsite B, ten w podziemiach. O, i widzę, że idą na zewnątrz i zdjęli naszą Awę, która widzę, że jakoś dobrze nie gra szczególnie. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt dołem nie pójdzie. No i już nasze szczęście się odwraca. Mamy nadal Awę jakąś. O cholera. Granat. Sprawdzałem gniazdo jednak. Ktoś tu jest i ktoś tutaj wyjdzie zapewne. Bardzo możliwe. Pewnie się mnie spodziewa. Zazwyczaj tutaj się nie ustawia, tylko tam. Bo inaczej to jest dosyć pozycja oczywista. Nie zawsze jednak. Teraz tak na farcie bardziej to zrobiłem. Tam jest paka. Na pakę mam wgląd. A jeszcze to nie był ostatni. Niepotrzebnie przeładowywałem. On będzie tędy szedł. I to będzie jego ostatnia droga, tak sądzę. Zaraz się przekonamy. Tak mi się zdaje, że tędy pójdzie. Ja się ustawię może w lepszej pozycji. Przeżyjmy, przeżyjemy. O, to nie było. To nie była Awa. Nie wiem, gdzie jest Awa. Sorry, nie wiedziałem, że gdzie jest. Myślałem, że to była. A to jednak. A, na górze była, w gnieździe. No nic. Myślałem, że tutaj też jest. Nie kupujemy kamizelki, ale za to defuse kita. Kupimy jakieś granaty. Przynajmniej tam po jednym, żeby było coś. Sorry, nasz snajperze, ale zlamiłem teraz to save'a. Nie poprzednio mu dałem tą Awę na koniec. O cholera! Cholera. Romana drabina. Nie mogę się przyzwyczaić nadal do innej czułości myszki. Wcześniej miałem jakąś czulszą SGMA. Mogę mieć z nim problem, bo on ma mnie na heada. Jednak pewnie się tak nie wychyli za bardzo. Przejdźmy sobie na lepszą pozycję. Cholera. Nie zabiłem go. Ucieknij. Nie mogę przeładować broni. A! Zginął headem. Jest tutaj paka wewnątrz. Dobra, zeskoczmy na dół. Kałach. Ale na szczęście moi ogarnęli. Niepotrzebnie tutaj rushowałem. Myślałem, że moi nie skończą tej akcji, że nadal będzie tam po prostu rozruba. I że mi się uda coś ugrać też. Jednak mam nadal przewagę forsy dosyć sporą. Nie będę szedł na fulla nigdy. Nie powinienem iść na fulla. Jedną Awę mamy, to nam. No, dwie Awy mamy, o Boże. Jeszcze dwie takie same. Nie wiem, czy oni zbierają cały czas z wrogów te Awy, czy. A teraz ze wszystkich te nie mam. No dobra, trzy mamy, powinno starczyć. To znowu na górę. To jest pozycja, którą zazwyczaj zajmuję na tej mapie w CT, bo jest dosyć przyjemna do ogarnięcia. Zazwyczaj tutaj się ustawia na początek, jak ktoś będzie chciało wyjść, a czasami chce coś wyjść. Jednak jeżeli nie chce, to zmieniam pozycję. A to no, moi rushują tutaj wewnątrz. Widzę, że outside'em idą przeciwnicy. O, cholera. To są moi. Już myślałem, że to wrogowie. Ja bym szedł tutaj wewnątrz. Aby obstawić kompletnie wszystko, co się da. Jest piękny hat. No, zgarnął AWP. Szkoda, że my cały czas tracimy te AWP. Bo jeden zgarnie, ale reszta straci za to. Dobra, kupmy tego defuse kita i granaty ponownie. Ja tych granatów jakoś szczególnie często nie używam, a to jest błąd. Mam problem niektóre czasami, jeżeli chodzi o zgarnienie. Jakieś używanie sensownie tych granatów. Wszyscy mamy defuse kity. Jest już nieźle. Jeżeli wygramy wszystkie do końca, albo przynajmniej no, do 6, to mamy szansę nawet to wygrać. Chociaż to jest mapa dla CT, bym bardziej powiedział. CT mają tutaj za to dosyć duże pole do popisu. W sensie mogą wieloma miejscami iść na raz. Może nie na raz, ale ogólnie mają dużo opcji.
CT z drugiej strony mogą ich łatwo skontrować, jeżeli się dobrze ustają. Jednak jeżeli jeden CT nawet przepuści, to już nie będzie za fajnie. Tuż nad moją głową strzelił z tego kałacha. Miałem ogromnego farta. Sorry, że ci tam nie pomogę. Ja się nie z tej strony ustawiłem. Mogłeś przeżyć. Tu jest paka. Ja się ustawię. Dobra. Nasi ogarniają powoli. Nawet nie powoli. Powiedziałbym, że nasi bardzo dobrze ogarniają obecnie. Dwóch zostało. Dwóch to już niestety niezbyt fajnie. Gniazdo mogą przejąć. Ej, ty zostaw... Coś mi się te drzwi nie podobają. No i po kolei teraz będziecie padać, prawda? Mogę na przeczekanie to zrobić. On już nie zdąży po prostu tego splancić nawet. W żaden sposób. Ale go zabiłem nawet w ostatnim geście. W dobrym miejscu się ustawiłem. Nie spodziewał się. Mógł mnie zdjąć, naprawdę. Mógł mnie zdjąć. Weźmy naszemu najlepszemu. Dropnijmy tą awę. Mam nadzieję, że będzie wdzięczny. Dobre zagranie. Dwie awy powinny starczyć. Mamy akurat dobrze ułożony team. Ja robię za support. Będę cię healował z mojego noża zaczarowanego. Ha! Wycieraj go ze skóry. Tak. Dobra. Idziemy na górę znowu. Ale tym razem chodźmy tędy. O! Zrobili coś innego, czyli wejście wentylem na B. Czasami to działa, ale nie poszła paka. Paka jest nadal tutaj. Zarzucił grenada, ale mam z nimi poważny problem. Powiedzmy, że zawsze mam pecha. Trafi mnie. O Boże, z digla. On ma digla. Nienawidzę was. Nie to. Ten. Przez okno wleciał, ale nie do końca tak, jakbym chciał. Gdzie jest paka? Jest paka tam. No jest kałach. Zostańmy na swoich pozycjach na razie. Na razie. Miejmy nadzieję, że się nadal tego rogu nie spodziewają, bo to jest, powiedzmy, róg, który normalnie rzadko ludzie sprawdzają. Bomba na rampie, czyli pójdą na B. Na pewno. Ja ich słyszę. Nie mogę zeskoczyć. Na B plantują. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Nikogo nie ma nadal. O, jest tam awa. Trochę zła pozycja. Zdjęty. Drugi jest w pomieszczeniu. Mam defuse kita i jestem bohaterem w swoim domu, bo właśnie rozbroiłem pakę. Może nie zaświeciła się na biało, ale i tak bym powiedział, że to było bardzo dobre zagranie. Nie zdążę jednak zgarnąć... nie zdążyłem zgarnąć tego AWP, jednak swojemu tam kupiłem broń. Zgarnijmy sobie SG, kupmy z powrotem rzeczy. To była naprawdę piękna akcja z mojej strony. Dobrze, że ta awa była ubita. Widocznie mój trochę jej zadał, bo mi się nie zdaje, że jej pełne HP zdjąłem. By mnie normalnie zabiła. Ten koleś, widzieliście, czekałem, aż on otworzył w sumie pierwszy drzwi. No i ja niestety muszę iść tutaj na zewnątrz, bo widzę, że wszyscy moi się już ustawili na innych pozycjach. Miejmy nadzieję, że awy nie ma. Tak trochę mam małe szanse. Już nie za ciekawie to wygląda. To jest też dobra pozycja.
jeżeli chodzi o patrzenie na drzwi. Ale mi się zdaje, że oni już będą na B zaraz. Dlatego wejdźmy sobie na tą B. Wszyscy będą na mnie zapewne. Znowu. Tym razem nie będę miał takich szans wielkich, bo wcześniej dwóch tylko miałem. Zobaczymy. Co to takiego idzie? Nie wiem, którędy oni tak naprawdę idą. Zaczekajmy na nich, może któregoś ściągnę. Dźwięk pary tu nawet, ja nie widziałem. Czy nie splantują, czy... Ta, na A są. Albo nie. Cholera, jest ich wielu. Przynajmniej pięciu. No i niestety to był... porwałem się za bardzo na to. Nawet go ani razu nie trafiłem. Oni nie, na A splantowali jednak, nie myliłem się. To jednak już będzie punkt meczowy, więc możemy zaszaleć. Zaszalejmy jak idziemy to już na fulla kompletnie. Nie ma opierdalania się. Kupmy sobie nawet 5-7'a. Dobra, już tam coś kupił nasz. Idziemy na fulla M249, jednak pewnie z autokampą byłbym skuteczniejszy. Wow, ile nejdu. Wow, wow. O Boże, jakie to jest niecelne, jak się strzela fulla auto. No w sumie nic dziwnego, ale... Aż za bardzo. Ach, nie powinno się tak z tego strzelać. Powinno się strzelać seriami po dwa przy okazji. Myślałem, że może będę miał jakąś fajniejszą akcję, bo to jest naprawdę fajna broń do strzelenia full auta. Jak wiesz, przeciwnik widzi tą bezradność. Lepszy jest Negev, mogłem Negeva kupić do tego. Bym z Negeva pewnie go zarąbał, bo Negev niby nie ma jakoś strasznie wielkiej, większej szybkostrzelności, ale jakoś... O Boże, Smiley, dlaczego ty nam to robisz? Jakoś to można odczuć jednak, że potrafisz zabić. Oż, nie graj intuicyjnie. No, to ten, którego ja trafiłem. No jednak, słyszałem bez problemu, że akurat jest na dole ta paka. No nie masz co robić. Gin z honorem po prostu. Nie save'uj tego, to już ostatnia runda. Przynajmniej ładny skok wykona na koniec. 8-7 to jest słaby wynik, jeżeli chodzi o granie tutaj CT. Bardzo słaba połowa, bym powiedział. Już to jest po prostu przesądzone, że przegramy. No ale cóż, na początek tutaj radzę albo nic nie kupować, albo kupić kamizelkę. Kupmy kamizelkę, miejmy nadzieję, że nasi przeciwnicy nie strzelą mi w głowę po prostu. Mamy takie śmieszne czapeczki wszyscy, ale one raczej nie chronią przed kulami. Glock, no w sumie na pierwszą rundę może być. Miejmy nadzieję, że ja za to strzelę heada. Glock jest nawet dobry dosyć potem. Lepszy od, bym powiedział, P2000 na potem, dlatego że jest celniejszy, ale można z nim dosyć szybko strzelić. Jeżeli ogarniecie tryb ognia, jeżeli chodzi o serię, to bez problemu możecie... To bez problemu możecie taką piękną serię komuś w heada władować. Ja myślę, że na razie na plecy będę patrzył. Już nie zdaje się, że jakoś ich wielu jest na plecach. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Gdzie są wrogowie? Dajcie mi jakichś wrogów. Ja się tak pięknie ustawię. To jest bardzo znana i lubiana kampa. Tu jest jeden w wentylu. Tylko mi mignął, ale... O, nasz zdjął go. Bałem się, że wróg go zdjął, bo to był z tłumikiem pistolet, ale... No, nie wyskakujcie mi tak. Będę patrzył na tą bombę na wszelki wypadek. Żeby zrobić ninja defuse'a, to bym musiał być mistrzem ninja defuse'ów. Dobra, nie ma szans. Nie będzie raczej save'ował, ale... Patrzcie, jednak jakoś nam bardzo dobrze poszło. Koleś Smiley nawet dobrze zyskał. I my nawet kamizelki nawet nie straciliśmy. Jedynie hełm musimy dokupić i SG. Chociaż to jest raczej niezbyt dobry wybór na drugą rundę. Jednak myślę, że będzie on odpowiedni na późniejsze rundy. A to raczej też bez problemu, jeżeli mam taką przewagę sprzętu
wygramy, więc po prostu zachowam je na potem. I tutaj bez problemu możemy znowu dworem iść. Jeżeli macie przewagę sprzętu, to wiadomo, droższe bronie są ogólnie celniejsze. Taka prosta zależność. W tej grze się celność ogólnie liczy. Nie wszystkie oczywiście, to nie jest taka kompletna zależność. O. I tu jest wróg jeden. Poczekamy na niego, on zapewne się wychyli prędzej czy później. Albo nie. My musimy to zraszować. Jest ostatni chyba. Jest ostatni i jest headem zdjęty. No mówiłem, SG jest całkiem przydatne. Jednak prawie mnie skroili w dwójkę. Miałem akurat dosyć dużego farta. Kupmy sobie granaty zatem, żeby to uczcić. Zarąbmy flesza na spawnie, chociaż może nie, bo nadal nasza wygrana nie jest przesądzona. Mam 4 MVP wprawdzie, jednak nie czuję się jako mistrz. Po prostu nie strzelam za dobrze, bym muszę przyznać. Często panika, gaming i tak dalej. Ale teraz znowu dworem idziemy. Prawdopodobnie awy nie mają. Scouta mogą mieć. Scout też bym nie powiedział, że jest przyjemną bronią. Trochę za późno swojego nie ocaliłem. To SG jest naprawdę świetne do rąbania bań. Kałach zresztą też, ale Kałach bym nie powiedział, że jest aż... Tu jesteś, frajerze. Się zastanawiam, skąd to mnie strzela. Chowamy się, panowie. Wszyscy przeładowujemy na raz. Tu jest pewnie ktoś. Z tyłu. Aż! Nie mogą z nami wygrać. Idziemy wentylem, tak? Dobry pomysł. Bo się nie spodziewają, że ich plecy spotkają plecy. O, tam był ten FAMAS. Nie, to nie był FAMAS. Tak, to wcześniej chyba był FAMAS. A nie sądziłem, gdzie dokładnie będzie. Nie spodziewałem się. Ładne AK Redline. Takie jak w sumie AWP wcześniej nie widziałem. Ogólnie dużo tego, jak się pytacie, będzie niedługo otwieranie skrzynek, może już nawet będzie, jak już to wrzucę na kanał jeszcze przed tym, zanim ten let's play teraz oglądę. No ich najlepszy? Nie najlepszy nawet. Trochę niefajnie. Nie wiem, gdzie był ten drugi jeszcze. No i możemy znowu zacząć przegrywać. Ja jednak mogę sobie nadal moje combo piękne kupić, bym nie... O, mamy AWP. Dobra, weźmy temu najlepszemu. On jest nadal... Nie jest najlepszy, jest gorszy ode mnie, ale no cóż, dajmy mu tą pakę. Ogólnie ja najmniej ginąłem, mam jedynie 10 deadów. Co Smiley otrzymał? Takiego nie mam pojęcia. I paka na pewno nie jest potrzebna. Powiedzmy nie z tą bronią. Boję się, że mnie zraszują. A nie, tu są nasi, dobra. Boję się, że mnie zraszują, bo jak widzicie, mi taka walka z bliska jakoś za szczególnie nie idzie. Dobra, rozstawmy się. Jakoś sensownie. Wyłaź stamtąd, śmieci. Nie! Jak to szybko pruje! Teraz po dupie dostaliśmy. Po co my zawą szliśmy do środka? Mnie to zastanawia. Szczególnie, że nikt z nas nie miał broni do raszu. To był naprawdę słaby wybór. No i teraz musimy mieć bronię do raszu, no bo co takiego z Glockiem uczynimy? Ktoś idzie eko. No ten, co wcześniej miał awę. Nie, on nie miał awy. Inny miał awę. Smiley miał chyba awę. Chodźmy teraz. Teraz możemy iść wewnątrz. Nie, wiedziałem. Dobra, nie mogę się zdecydować, gdzie iść. Chodźmy wewnątrz. Nikt, ja mówię, mam wyciszonych ludzi, więc nikt do końca nie wie, ale MP7 jest świetne do strzelania takich headów z zaskoczenia. Ale jednak wrogowie... Kurde, tego swojego trafiłem. Prawie wrogowie nas zdjęli, coś tu było na górze. Ja myślałem, że nikogo nie ma na górze, nie sprawdziłem tego do końca. No, tutaj jest.
Forever Alone. Poświęciłem się dla ciebie, ponieważ tamten koleś przeładowywał. W sensie nie przeładował po tym, jak mnie zabił. No i cóż, tak to się skończyło. Weźcie, splantujcie tą pakę, chociażby dla hajsu. I nie biegajcie jak porąbani, bo to raczej nie służy grze. No, co ty tak biegasz z tym fleszem? Człowieku, weź coś, zamknij te drzwi, chociaż jak są, nie wiem, czy są nawet jeszcze. O, dobrze, możesz tak być. Smiley, nie czekuj swoich. Dobrze. Czuję się jak jakiś trener. Boże! Oni się chyba naprawdę nie idą. Jest na zewnątrz. Na outside, Smiley. Nie ten! Tutaj jest! Już tak już szans nie ma. Nawet tego nie rozbroi, więc... Mam nadzieję, że moi nie zginą jak ostatni idioci. Ten Smiley może. Ale jednak nie. Tutaj jest. Nie idź na niego, naprawdę nie warto. Albo nie wiem, gdzie jest. Uciekł gdzie indziej. Chodźmy do przodu zatem, drużyno pierścienia. Ja przy okazji zmieniłem trochę wygląd kanału, jak zauważyliście, jeżeli chodzi tam o baner. Wcześniej byłem Eryka Brązowy, a teraz jestem Eryka Biały, jeżeli wiecie, o co chodzi. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. To dobrze, awy nie ma. No, na smoke w sumie to tam. Mogła zawsze być ta awa. Tutaj bardzo często... Moje się mi często pod celownikiem plączą. I często nam coś plecy robi, więc... No. Jak chronić się skutecznie przed gwałtem w plecy? Nie wiem do końca. Zawsze mnie gwałcą w plecy. Awa. Przynajmniej na górze. U cholera. Ale się przestraszyłem. Co? Gdzie? Jak? Skąd? Dobra, nadal nic nam pleców nie robi. To nie znaczy, że sytuacja jest dobra. Tego kolesia widziałem akurat, że tu jest. Aaaa, wybiegł z tym 5-7. No i ktoś jednak nam plecy zrobił. Niepotrzebnie nie wbiegaliśmy dalej, bo nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego właśnie oni nie poszli dalej, tylko siedzieli na tym outside'ie. Byśmy mieli spore szanse. Kupmy jednak, nigdy nie idę na full eco, zazwyczaj idę na tą kamizelkę i właśnie P250. To jest świetny pistolet, jeżeli jest krucho z forsą, bo bez problemu można kogoś urąbać nim. Jeżeli macie trochę więcej szczęścia, to jeszcze zbierzecie po nim broń po prostu. Nic nas nie raszuje, wbiegamy tutaj. YOLO! YOLO! O cholera! Nie mam za dużo szczęścia. Ja nie mam tyle szczęścia, ale mój dorąbał jednego. Teraz ma jednak trochę problem, ponieważ została awa. No ale cóż, mecze przegrane to też zawsze jakieś mecze. Jest 11-11, to nie jest zbyt dużo. Myślałem, że jak wtedy podłożyliśmy tą pakę i ona w końcu wybuchła, no to już wygramy. Po prostu moi za mało wbiegają, za mało rushują. Jakoś padają dosyć szybko. Kupmy sobie coś takiego. Nie no, znowu pójdę na P250. Tym razem może chodźmy. Outside'em byłoby zabójstwo. Samobójstwo. Znowu bym poszedł może rampą, bo zapewne ta zmieni swoją pozycję, ta awa. Albo na A możemy wbić. Podpalający granat. Kiedyś kupowałem dużo podpalających granatów. Są dosyć przydatne. I mówiłem, możemy mieć szczęście, możemy zebrać po przeciwniku broń. Bo możemy mieć pecha i zostanie 4 przeciwników, więc... To się już za ciekawie nie... to za ciekawe już nie jest. Myślałem, że tu coś będzie.
Coś w końcu będzie chciało plecy zrobić, zobaczycie. Nie urąbiemy ich, naprawdę. Chyba, że im plecy będę próbował się robić, ale... Był znowu ten snajper. On się teraz za wą ustawi, albo nawet nie. Mogłem się nie wychylać, ale z tamtej pozycji akurat broń wystaje, więc to nie miało za bardzo znaczenia. Gdyby nie miał takie... O cholera! Bez kamizelki jestem. No nic. Bez kamizelki. No i tak mają awę, więc i tak to jest praktycznie pewna śmierć. Chodźmy jednak, dajmy komuś wytrzymalszemu ode mnie tą pakę. Niekoniecznie temu, chciałem temu pode mną, ale no cóż. Ustawmy. Nie, no znowu na A. No nic, szkoda trochę, że to już jest przegrane, naprawdę szkoda. Liczyłem na zwycięstwo. W skałach. W 7 trafieniach, bo mnie jeszcze ogniem sporo trafił. Chciałem go dorąbać, myślałem, że mi się uda, on się jednak schował. Nie tam, gdzie chciałem, powiedzmy. I znowu jest ta awa, ona cały czas jest. Dopóki jej nie dorąbiemy, no to już mam małe szanse. Nie idź fuleko, koleś, naprawdę się nie opłaca. Nigdy nie idź fuleko, mógłbyś sobie tę kamizelkę kupić, byś teraz miał więcej HP zdecydowanie. Nie było takiej przykrej sytuacji. Gdzie ty w ogóle idziesz? Rozumiem sprawdzanie, czy nic pleców nie robi, albo chronienie pleców, no ale ty to przeniosłeś na nowy level idąc z paką. No, nie no, człowieku! Dostajesz nowe osiągnięcie. Jesteś beznadziejny. Jest pojedynek 1 versus 1 przez ciebie teraz. Aż zdaje się, że ma szansę to wygrać. Ma 30 sekund na splantowanie. Nie. Niestety nie zarzucił granatu, a miał szansę dorąbać go. On go dorąbie? Dorąbał go w sumie w dosyć ciekawy sposób, ponieważ ten zeskoczył po prostu. Trafił go, jak próbował tamten skoczyć w locie, go trafił po prostu, przez to nie doskoczył na ten silos. Jeszcze i no spadł w dół i zginął. Jeszcze mamy szansę to wygrać, wydaje się. Wydaje się, że mamy całkiem spore szanse. No i nie mają tej awy. Tyle jest dobrze. Nie wiem, kto urąbał tą awę, ale spisał się dobrze. Podsadzimy naszego snajpera. Ja go podsadzę. Bez problemu, masz tutaj podsadzenie. Ja wiem, co robię. Idziemy outside'em, więc... Ten snajper jest chyba w miarę ogarnięty. W sensie, jak wbierze AWP, to zazwyczaj są ogarnięci. No dlaczego zawsze sami idę pierwszy? Może na tym w ogóle nie polega chodzenie pierwsze. No nie musiałeś tam tego granatu zarąbywać. Wow, dobrze, dobrze. Nie, to jest ten nieogarnięty. Boże, dlaczego on ma awę? Dlaczego nie ma kamizelki? Jak można kupować taką broń nie mając kamizelki? O, pięknie. Ty mi się, gościu, podobasz. Masz blue laminat. Dobra. Mogłeś go ocalić, ty zawą, ale no cóż. Nie chcę nic mówić. Gdzie jest ostatni? Gdzie jest ostatni? Twoja stara jest ostatni. Tam jest na heavenie. Co będzie się z tą kosą skadał? Błagam cię, nie doberwi heada randomowego. Przeskanuj go, czy coś. To było naprawdę... Wprost twojej strony. Błagam, nie! Miałeś taką okazję, żeby go zabić. Teraz już to się przecież nie powtórzy, człowieku. Jak mogliśmy przez taką osobę przegrać? Że tam wbiła i spadła. I co on tu robi w ogóle? Nie, błagam cię.
Czuję ból dupy. Ściska mnie coraz mocniej. Dobra, musimy to wygrać. Bez ciebie, czy z tobą, czy cokolwiek tam robisz, to rób to. Ja ciebie podsadziałem, ale widzę, że to nie ma sensu. Jak nic tam nie ściągasz kompletnie, nic tam nie ściągasz. Dobra, jeszcze raz cię podsadzę. Albo idź tym dołem, bo w sumie na dole Awo może więcej zabić, ale staje się trochę bardziej oczywistym, łatwym celem. Wow, oni też Awę mają. Zobaczymy, czy nasza padnie, czy nie. Nie, tam jedno. Patrzymy na tył, moi już wbijają, a ja mogę iść pierwszy, nie mam nic cennego. Jest piękny head. Mówiłem, że tego, z tego się nieźle heady strzela. Może znowu coś dachem. Sądziłem, że bardziej dołem będzie szło. Ale cóż. Gdzie jest ta Awa ostatnia? To nie jest ostatnia Awa. Myślałem, że już ostatni tylko został. Nie jestem zbyt dobry z Awą. Chociaż mi się wydawało, że go trafię za pierwszym razem. Nie, człowieku. Zostawiłeś samą pakę. Tak trochę. A i ten, niestety, nawet nie zauważyli, że już wszystkich urąbali. Że ta bomba ma wcześniejszy zapłon. Mają defuse kity już wszyscy nawet. No i zapowiada się niezbyt ciekawie. Jak już wszyscy zastygli, już myślałem, że to ostatnia runda, ale jeszcze jednak nie. Jeszcze mamy szansę to wygrać. Minimalne szanse jednak. Zawsze coś. MP7 jest fajne. Mogłem zostać, jakbym z tego P250 strzelał, to pewnie bym tamtego zemką urąbał. Ja mam takiego niefarta, powiedzmy. Że jak mam zawsze jakąś OP broń, według mnie Awa jest naprawdę OP bronią, tylko trzeba, powiedzmy, trochę mieć nerwy do tego odpowiednie. O, i będzie Awa. Albo coś gorszego. Albo jest Awa i coś gorszego. Nie no, człowieku, ja chciałem tam wbiec. Ten ogień nie jest zbyt dobry, żeby wbiec. Szarża! Leroy Jenkins! I z tyłu mnie zdjął, bo oczywiście żaden ze mną nie wbiegł. Jakiś chyba jeden. Ten Zawon, co poprzednio był, który się wykazał grając Zawon ze mną, wbiegł chyba. Albo im plecy zrobili. I jeden w ogóle na spawnie został. Ten akurat co ogarnia, musiał na spawnie zostać. Jeszcze jeden ogarnia przynajmniej. No cóż. Co takiego mogę kupić? Wabik jeszcze. Wabikiem kogoś zarąbę. Ciebie. Tobie zawdzięczamy ten los. Masz wabikiem. Jeszcze bym bana dostał. Nie wiem, czy można zabić kogoś wabikiem praktycznie. Zawsze jeden pancerza zabierał, ale nie wiem, jak to jest, jeżeli ktoś nie ma pancerza. To było przykre. To też. Po prostu szansy nie mamy. Możemy latać jak porąbani. On mnie zdigla, to znaczy tylko z pistoletu zdjął. Na razie. Co się tam będziecie? Swojego zarąbał? Tam jest wróg, przy okazji. Minąłem wroga, ale no cóż takiego. Jest! Ten refleks. I ostatni gdzieś jest prawdopodobnie na B. Ale no cóż takiego mogę zrobić. Mogę iść co najwyżej na to B właśnie. Już i tak jestem martwy. To jest ostatnia runda niestety. Więc chodźmy. Ostatni frajer na to B. Zawsze idę tędy, nie idę wentylem, bo wentyl jest dosyć zdradziecki. Nie wiem, gdzie w ogóle jest paka. Chyba jest przy B. Przy plancie tuż. Nie, z kosy nie może tylko zdjąć. Bo to będzie haniebne. Jeszcze o remis walczymy i już nie.
No nic takiego się nie stało, poczekaj może na jakiegoś dropa, już jedna skrzynka mi ostatnio dropnęła, ale tym razem nic takiego. Ja jestem RK i się z wami żegnam, to cześć, na razie, pa i oczywiście dziękuję wszystkim za uwagę, to cześć, na razie, pa.